Dzień dobry, dzisiaj gościem moich.pl jest Michał Sikorski. Hej, miło mi bardzo. Przede wszystkim Wadowice to miejsce urodzenia, ale też trochę Cieszyn. Dawno, dawno temu. Tak jakoś pamiętasz to miasto, czy nie za bardzo? No, Cieszyn to była nasza ziemia obiecana w serialu Pewnego razu na Krajowej Jedynce. Cała osią akcji tego serialu jest to, że wszyscy wybierają się wspólnie do Cieszyna. Każdy ma tam swoje sprawy, każdy wiąże z tym jakieś nadzieje. No i na końcu do tego Cieszyna rzeczywiście docieramy. Tak, ale już w Cieszynie akcja się nie dzieje, z tego co pamiętam. Już wszystko się odbyło wcześniej. Wszystko się odbyło wcześniej, bo całe perypetie są wokół tego, żeby do tego Cieszyna jednak dotrzeć. Docieramy do Cieszyna, więc ostatni fragment tego ostatniego odcinka dzieje się w Cieszynie, no ale niestety nie Cieszyn zagrał sam siebie, tylko Piotrków Trybunalski. No tak, no tak to bywa, czasami tak jest. Teraz jest zupełnie inny serial na tej platformie, czyli na Netflixie. Wcielasz się w rolę księdza. Tak, 1670, ostatnio bardzo popularny serial, a ja tak miałem przyjemność wcielić się w rolę ojca Jakuba. Tak. I jak wspominasz pracę nad tym serialem? No, praca nad tym serialem to naprawdę była bardzo duża przyjemność. Ja zawsze chciałem zagrać w serialu kostiumowym czy produkcji kostiumowej i rzeczywiście to od strony realizacyjnej było na najwyższym poziomie. Ta wspaniała scenografia, kostiumy, to było coś niesamowitego, no ale tam rzeczywiście no, o głównej jakości stanowił scenariusz. Ja pamiętam, jak pierwszy raz go przeczytałem i zanosiłem się ze śmiechu. Nie mogłem się z nikim tym podzielić, bo miałem klauzulę poufności. No i rzeczywiście wtedy pojawiła się taka myśl, żeby tego nie spieprzyć, żeby to wciąż było tak fajne, jak fajny jest ten scenariusz. No ale na szczęście się udało, bo ekipa, która się zebrała, ekipa twórców, realizatorów, naprawdę była wyjątkowa. No i będę wspominał ten czas spędzony na planie w skansenie w Kolbuszowej bardzo długo, mimo niskich temperatur i pogody, która co chwilę płatała figle. To naprawdę dzięki ludziom, którzy pracowali przy tym projekcie, był to czas absolutnie wspaniały. I niektórzy domagają się kontynuacji tego serialu. Nie wiem, czy wiesz. Tak, wiem, że powstają grupy fanowskie, które domagają się kontynuowania. No, my czekamy na te decyzje. Mam nadzieję, że Netflix drugi sezon zamówi i myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że jest to marzenie nas wszystkich, żeby wrócić na ten plan i kontynuować tę opowieść. W ogóle chyba dużo się działo w tym roku, bo jesteśmy przy końcu 2023 i mam takie wrażenie, że no, grałeś bardzo dużo i chyba jesteś zadowolony z tego, czy nie? Tak, myślę, że dokładnie rok temu na Netflixie miał premierę serial Pewnego razu na Krajowej Jedynce, który opowiadał właśnie wspomnianej podróży do Cieszyna. W międzyczasie była premiera filmu Masz ci los, też akurat z Kasią Herman, która w serialu 1670 gra moją mamę, robiliśmy spektakl o otwarciu pierwszego polskiego McDonalda w Warszawie. W Teatrze Dramatycznym ten spektakl powstał, więc rzeczywiście było intensywnie. No i takim wymarzonym akordem końcowym tego roku jest premiera serialu 1670. No i ten odbiór, jaki obserwujemy, no to jest coś absolutnie fantastycznego. Tak, jeszcze niedawno powtórka sonaty, ale to wiadomo, że to są dawne dzieje, natomiast niektórzy mogli po raz pierwszy Tak, tak, zobaczyć tak. w No telewizji. oczywiście premiera telewizyjna sonaty, która przy okazji Świąt Bożego Narodzenia gościła w telewizji, ale film Sonata, który z tego miejsca bardzo polecam, tutaj z wybitną rolą Małgosi Foremniak, film o prawdziwa historia chłopaka z polskich gór, który był uznawany za autystycznego, a w wieku nastoletnim okazało się, że po prostu nie słyszy, został pianistą. Jest to wspaniała, wzruszająca i zabawna też historia o spełnianiu marzeń. Ten film jest dostępny online, więc polecam. Wspomniałeś też o teatrze. Ja zobaczyłem Ciebie kiedyś w Krakowie. To była cudzoziemka.
z Poznania. Wiem, że w teatrze jesteś teraz też bardzo zaangażowany, aczkolwiek jedna premiera nie doszła do skutku, o czym wszyscy wiemy. Gdybyś mógł tak wyjaśnić, co tam się dzieje u was w tym teatrze? No, niestety w teatrze dramatycznym dzieje się dużo i trudno o tym opowiadać, ponieważ wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Mam nadzieję, że za jakiś czas już będzie można o tym opowiedzieć z pewnej perspektywy czasowej, ale też z perspektywy pewnych działań, które Urząd Miasta podejmuje, żeby wyczyścić tę sytuację, więc mam nadzieję, że już za jakiś czas ta sytuacja zostanie oczyszczona i będzie można o niej więcej mówić. A jakie plany na przyszły rok? Możesz coś powiedzieć? Nie, myślę, że część tych planów jest tajemnicą, więc nie mogę się po prostu podzielić, ale rzeczywiście mam nadzieję, że zostaną wysłuchane prośby fanów serialu 1670 i rzeczywiście prace nad tą kontynuacją się rozpoczną. Nie ukrywam, że jest to też moje marzenie takie noworoczne. No dobrze, a Michale, czy ty byłeś w ogóle w Cieszynie, kiedy byłeś w Wadowicach? Czy w ogóle odwiedzałeś to miasto jako chłopak, jako jeszcze. Nie, ale jest moim marzeniem, żeby przyjechać do Cieszyna przy okazji festiwalu Kino na Granicy, bo w środowisku ta impreza ma bardzo dobrą renomę. Wszyscy opowiadają o tej cudownej atmosferze, która jest w Cieszynie. O, No i to mam bardzo nadzieję, że w przyszłym dziękujemy. roku to też kolejne marzenie noworoczne, uda mi się być gościem Kina na Granicy. No super, no to tego życzę i do zobaczenia w takim razie w Cieszynie. I co? Jakie plany na Sylwestra? Zapytam po raz ostatni. No, nie cieszyńskie niestety. Sylwestra spędzę ze swoimi przyjaciółmi w Poznaniu, ale wszystkim Państwu życzę wspaniałego tego kolejnego roku i bardzo dziękuję za zainteresowanie. Zachęcam, kto jeszcze nie widział serial 1670 na Netflixie i pewnego razu na Krajowej Jedynce, to serial o Cieszynie w pewnym sensie. W pewnym sensie tak. Dużo zdrowia, wielu ról i do zobaczenia na festiwalu Kino na Granicy. Michał Sikorski, Mam Policzny nadzieję. Cieszyń. Bardzo Bardzo, dziękuję. bardzo dziękuję.